Cześć, jestem Sierazu, nagrywam kolejne materiały dydaktyczne dla osób, które chcą zdać egzamin na prawo jazdy, ale zanim zdać egzamin trzeba zrobić kurs w dobrej szkole i to na zaproszenie właśnie tej dobrej szkoły przyjechałem do Sieradza i tu właśnie dzisiaj goszczę. Piotr Włochacz, właściciel szkoły jazdy, właściciel OSK. Piotr Włochacz, cześć. Witam Cię Filipie serdecznie. Bardzo się cieszę, że wreszcie się spotykamy u Ciebie, bo zwykle gdzieś tam w Polsce się widzimy. Cudownie. Widzę Twoje samochody, już trzeci dzień w zasadzie jeżdżę po Sieradzu i widzę Twoje samochody, widzę kursantów, którzy się szkolą namiętnie, bo to jednak duża szkoła Twoja. Cieszę się, że jesteśmy widoczni. Duża, oczywiście są większe w Sieradzu, natomiast prowadzimy prawo jazdy w zakresie kategorii A, B, B plus E, C, C plus E, także siłą rzeczy jesteśmy widoczni. Praktycznie cały alfabet. Fajnie. Powiedz mi, czy Sieradz jest trudnym miastem do jeżdżenia samochodem? Myślę, że jest łatwiejszy niż Łódź, łatwiejszy niż Warszawa, natomiast również wymaga takiej samej ostrożności, umiejętności techniki jazdy od kursanta, jak każde inne miasto, czyli BRD, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. No na pewno, już pierwszego dnia, jak obserwowałem egzaminy, to widziałem egzaminy negatywne i to w takich miejscach, które no faktycznie wcale nie są takie oczywiste, nie są takie proste, ale myślę, że podstawowym błędem była zła taktyka jazdy tego kierującego. Oczywiście, bardzo często zauważam niestety u instruktorów błędy w szkoleniu w postaci takiej, że kursant jeszcze nie umie technicznie dobrze jeździć, a już jest kierowany na miasto, na światła, na duże skrzyżowania, co w efekcie no, wygląda tak, że kursant nie uczy się ani tego, ani tego. Uważam, że szkoła jazdy powinna być od tego, żeby nauczyć jeździć, nauczyć techniki jazdy, nauczyć bezpieczeństwa, nauczyć obserwacji, nauczyć odstępu od pojazdu poprzedzającego, bo to też jest obserwacja, prawda? Im więcej mamy czasu. A więc taktyka jazdy. Taktyka jazdy, tak. A na koniec gdzieś powinno być egzamin. Jak to wyjdzie fajnie, to egzamin będzie zaliczony samoczynnie. Prawda? No, zawsze powtarzam, że prawo jazdy należy się każdemu. Oczywiście. Każdemu, kto umie jeździć. Więc szkoły jazdy są po to, żeby nauczyć jeździć i to przecież najistotniejsze. Nauczyć jeździć, a nie wytresować do egzaminu. To są bardzo ważne. Do egzaminu to ja raczej tresuję tak naprawdę. Właśnie, i tu jest fachowiec od tego najlepszy, najlepsza firma. Nie przesadzajmy, jest wielu wspaniałych egzaminatorów o większym doświadczeniu niż ja, ale faktycznie jakby nasze działania się bardzo uzupełniają, tak? Nauka jazdy nie jest prostą nauką. To jest trudniejsza nauka od pilotażu z samolotem chociażby, tak? Bo jest to wiele czynników. Posłuchajcie, bo mądrze mówi. Wiele czynników, które musimy opanować manualnie przede wszystkim. Nauka to jest nic innego jak powtarzanie, czyli my to sprzęgło musimy wcisnąć 1000, czasem 2000 razy, zanim ta noga zacznie pracować jak należy. I dokładnie jest z całą percepcją, opanowaniem wszystkich elementów sterowania w pojeździe. I tego mamy się nauczyć na kursie. Przede wszystkim, a to dopiero mała motoryka, a co dopiero percepcja sytuacji na drodze, interpretowanie, podejmowanie decyzji. To naprawdę dużo roboty. I przepisy ruchu drogowego, które też nie zawierają, nie są zawarte na jednej stronie kartki A4, tylko to jest obszerne prawo o ruchu drogowym. Prawo. Ja myślę, że często kandydaci zapominają o tym w trakcie szkolenia podstawowego i teoretycznego. Uważają, że to teoria, to w zasadzie tylko teoria, ale jak będzie praktyka, to będzie prawdziwy kurs. A to nic bardziej mylnego. Oczywiście. Najważniejsza jest teoria, bo my na teorii nabieramy wiedzy, a w praktyce tylko umiejętności. Tą wiedzę przekładamy na faktyczną realizację na drodze. Żebyśmy mogli przekładać wiedzę prawo o ruchu drogowym na drogę, musimy technicznie sterować pojazdem odruchowo. To ma się dziać odruchowo. Ja mam nie myśleć o tym, że ja mam w danym momencie zredukować bieg, nacisnąć na hamulec, czy odpuścić gaz. To ma się dziać naturalnie i odruchowo. No, żeby jeździć zgodnie z przepisami samochodem, trzeba jeździć samochodem. Dokładnie. A co sądzisz o samych egzaminatorach? Jak tutaj w Sieradzu wygląda kadra egzaminatorska? Jak oni podchodzą do kandydatów? Czy to jest taka mocna śruba, czy takie luźne podejście? Jak byś to ocenił? Uważam, że podchodzą profesjonalnie. Są to młodzi, wykształceni i fajni ludzie. Ludzie, którzy się szkolą na bieżąco. Ludzie, którzy również są instruktorami techniki jazdy, fani motoryzacji. Także
Także jest fajnie i wykonują swoją pracę. Mają ocenić, czy kandydat jest gotowy, czy on może samodzielnie wyjechać na ulicę z punktu A do punktu B i nikomu ani sobie nie zrobi krzywdy, bo to jest najistotniejsze. Tak? Jeśli kursant przychodzi i mówi, że nie zdałem tylko za to, że się nie zatrzymałem na stopie, nie zatrzymałeś się na stopie, albo nie zatrzymałem się na strzałce, nie. Ty nie to, że się nie zatrzymałeś na strzałce, ty przejechałeś na czerwonym świetle i musisz mieć tego świadomość. A egzaminatorzy niestety są oceniani, jak są oceniani. No ale to też nasza w tym rola szkół jazdy, żeby kursant po egzaminie czuł swoją winę, a nie winę egzaminatora. Tak, bo ja bym jeszcze rozwinął twoją myśl, bo to przejechałeś na czerwonym świetle, tak. Ale za ułamek sekundy to, że przejechałeś na czerwonym świetle, skończy się dla ciebie śmiercią albo dla kogoś. Oczywiście. To jest podstawa. To nie chodzi o to, że ty byś nie zdał. Mnie interesuje to, że ty mógłbyś kogoś zabić albo swoją dziewczynę, mamę, dziecko i tak dalej. Tak? Często rodzice, nie wiem jak jest u ciebie w szkole, ale niektóre szkoły jazdy troszkę narzekają na rodziców, którzy przychodzą, jak to egzamin wewnętrzny niezdany, przecież mój syn umie jeździć. Tak, staramy się na początku już tłumaczyć, bo wiadomo, że przychodzą niepełnoletni ludzie, staramy się rodzicom tłumaczyć od początku, jak wygląda u nas kurs i jaki mamy cel, czego uczymy na kursie, co to jest egzamin, że niezdany egzamin to nie jest koniec świata, idziemy dalej, mamy być gotowi, że na egzaminie towarzyszy stres, który też jest oceniany, ale w życiu też nas czeka sporo stresu. Nie robimy prawa jazdy tylko na nasie raz, tylko wyjeżdżamy do dużego miasta i my musimy sobie z tym stresem radzić. I rzadko. Zdarzają się takie sytuacje oczywiście, ale są to rzadkie sytuacje. W których rodzice nie do końca rozumieją swoją rolę i rolę szkoły. Tak. Dlaczego mój syn nie zdał? Ile ja mam jeszcze wam zapłacić i zostawić pieniędzy na to, żeby on zdał? Ja mówię, w takim momencie, no teraz już nic nie chcemy. Także polecamy inne szkoły. Tak? Bo... Drogi rodzicu, nie o to chodzi, żeby dużo zapłacić, tylko chodzi o to, żeby dziecko zawsze wróciło do domu. I to jest bardzo ważne. I to odpowiedzialni, najlepsi instruktorzy w Polsce wiedzą, jak do tego podejść, wiedzą, jak zadbać o to, żeby twoje dziecko wróciło do domu bezpiecznie, uśmiechnięte, zadowolone. Bo w takiej szkole właśnie jesteśmy. Piotr jest jednym z tych najlepszych instruktorów w Polsce. Dlatego mam przyjemność go znać i dziękuję ci bardzo za zaproszenie, bo to dla mnie niezwykle, niezwykle przyjemne. Super, ja też się mega, mega cieszę, że w końcu się spotkaliśmy. Trzymaj się, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A wam tylko polecam.